Cześć, witam Was w kolejnym dniu Vlogmas. Jedziemy właśnie z Oliwcią, Ola pokaż się gdzieś do góry tutaj. Jedziemy z Oliwcią właśnie na Chórek, bo dzisiaj jest nagranie świąteczne. Jakieś kolędy będziecie śpiewać, nie? I jedziemy tam się nagrać. Ja wtedy skoczę szybko do Biedronki, bo muszę kilka rzeczy kupić do zmywarki. Sprzątałam dzisiaj w domku i zabrakło mi trochę chemii, więc muszę szybko polecieć. Wrócę do domu i myślę, że dzisiaj napiszemy list do Świętego Mikołaja, bo wczoraj nam się nie udało. Dziewczynki poszły spać praktycznie od razu, jak wróciły ze szkoły i spały do dzisiejszego poranka. W ogóle jestem w szoku. Blanka spała wczoraj 14 godzin, Oliwka chyba 12, nie? Tak, te 12 godzin. Niesamowite, musiałyście być naprawdę bardzo zmęczone. Dobra, jedziemy teraz, bo musimy jeszcze Oliwki koleżankę odebrać po drodze i pędzimy szybko na nagranie. Jesteśmy już w stegnie, idziemy na nagrania. Zobaczymy zaraz, jak to tam wszystko pięknie wygląda. Może uda mi się coś w środku nagrać, bo z tego co wiem, będzie dużo ozdób świątecznych. Ja też swoje dmuchane Mikołaje pożyczałam, więc zaraz zobaczę, jak mi pozwolą, to coś nagram. Swoją kwestię macie wyśpiewać, nie? A jeszcze wróciłam niedawno z Oliwcią do domu, ona praktycznie od razu zasnęła, była bardzo zmęczona, bo miała dzisiaj wycieczkę i później jeszcze nagrania tego chóru, więc naprawdę dużo męczących obowiązków dzisiaj miała przed sobą. Ja idę teraz szybciutko się wykąpać i zrobić Blaneczce kolację i będziemy czekać, czy Oliwka wstanie. Jak się obudzi, to napiszemy razem w trójkę list. Jak będzie spała dalej, to już dam jej dzisiaj pospać i po prostu napiszę list z Blanką, a jutro dokończę z Oliwcią. Muszę też Wam jeszcze zaraz pokazać, co w końcu kupiłam na kiermaszu świątecznym w szkole, bo zapomniałam ostatnio, jakoś wypadło mi z głowy, a są to naprawdę piękne rzeczy. Wykąpałyśmy się już z Blaneczką i ja właśnie zaczynam masować jej nóżki. Blaneczka uwielbia, jak wieczorami ją masuję. Tak? Lubisz, jak mama masuje nóżki? Lubisz, tak? To jest taki nasz rytuał przed snem. Mama zawsze całuje i masuje girki i wtedy Blaneczka fajnie śpi, nie? Właśnie przerobiłam też wczorajszego vlogmasa, miałam nadzieję, że on będzie dłuższy, ale nie spodziewałam się tego, że dziewczyny mi tak wcześnie zasną. One zasnęły już, Blanka chyba około godziny 17, czy tam przed 18 chwilkę, i Oliwka około 19 i spały dzisiaj do godziny 8 prawie, więc no naprawdę długo. Rzadko to się u nas zdarza, raczej jak Blanka tak wcześnie zaśnie, no to budzi się 20, 21 i wtedy walczymy, żeby zasnęła o 23 lub 4, a musiała być naprawdę zmęczona wczoraj po przedszkolu i Oliwka tak samo, bo spały do samego rana, więc nasze plany z listem nie wypaliły.
Oliwcia dzisiaj też po wycieczce znowu szybko zasnęła. I teraz zastanawiam się, czy ją budzić, czy piszemy ten list same. Blania, co robimy? Piszemy list do Mikołaja same? Co? Ty też już jesteś zmęczona? Kurczaczku. Blaniuś. Blanka nie odpowiada. Chyba jej się nie chce. Blania, miałyśmy dzisiaj list napisać. Napiszemy? Już Mikołaj, już nie mam Mikołaja. A gdzie jest Mikołaj? Poszedł do domu. Ale to możemy dzisiaj list napisać i jutro Mikołajowi zostawimy. Poszedł do domu. Do domu poszedł? Mikołaj. I co teraz? Chcesz wziąć z Mikołaj. Są grzeczne dzieci, wiesz? Mikołaj patrzy, czy dzieci są grzeczne, tak? Tak. Mhm. No ale list to musimy napisać. Co ty chcesz dostać od Mikołaja? Co? Ciężka sprawa, ale zaraz myślę, że napiszemy ten liścik. Co? Ubrałyśmy super piżamki. Napiszemy list i zaraz mama włączy jakiś fajny film świąteczny na telewizorku. Zrobimy sobie może jakiś popcornik albo coś dobrego do jedzonka i będziemy odpoczywać, oglądać filmy. Jutro, jak wszystko dobrze pójdzie, jak Max się wyśpi i wróci w miarę szybko do domku, jedziemy w pewne fajne miejsca, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie, ale no, trzymam kciuki. I niedługo muszę się wybrać na zakupy świąteczne, bo to już Mikołaj tuż, tuż, a my nie mamy ani w klasie dla dzieciaków nic, ani ja nie mam nic dla nikogo jeszcze w sumie oprócz mojego brata, bo jemu kupiłam kołdry i poduszki, bo ma bardzo stare i gdzieś tam kiedyś w rozmowie wyszło, że musi sobie kupić i akurat dorwałam fajny zestawik w dobrej cenie, więc mu kupiłam. A tak dla reszty nic nie mam, więc będę musiała się wybrać na zakupki niedługo i to na pewno w przyszłym tygodniu już, bo lada chwila będą święta. Nie otwierałam jeszcze dzisiaj kalendarza, więc zrobimy to teraz razem. Mam nadzieję, że tylko uda mi się wszystko fajnie tutaj nagrać jedną ręką. Dzisiaj jest 16 grudnia, więc otwieramy. Mamy znowu małe opakowanie i nie wiem, czy sama to wyciągnę. Wyciągnę. Powiem tak, jest coś cięższego niż było wczoraj i przedwczoraj. Myślę, że może to być znowu masełko, bo raczej takiej właśnie wagi było to poprzednie. Jak masełko, to będzie super, bo się bardzo tamto sprawdza mi. O nie, to coś innego, może jakaś maseczka. Uwaga, uwaga, co to jest? Nie ubrałam teraz okularów, muszę ubrać okulary, bo jest tutaj bardzo mały druczek i nic nie widzę. Przeczytałam właśnie, że jest to maska, więc idealnie, fajnie. Dawno nie używałam żadnych fajnych masek, więc może jeszcze jutro sobie ją nałożę. Dzisiaj już raczej mi się nie chce, ale jutro raczej ją nałożymy. Bardzo fajnie, nie miałam jeszcze nigdy maski z The Body Shopu, więc chętnie ją przetestuję. Zajrzałam do środka i patrzę, że ona jest taka błotnista, można powiedzieć, i mega pięknie pachnie, tak troszeczkę męsko, a ja bardzo lubię takie zapachy, więc to wszystko działa na plus. Na pewno bardziej mi się spodoba zapachem i nie będzie dla mnie aż tak ważne, jak działa, ważne, że ma męski zapach, bardzo to lubię. Ściągnęłam sobie teraz okulary, bo strasznie szczypią mnie oczy i zauważyłam, że mam mega czerwone żyłki tutaj, nie. O, chyba widać to. Muszę znaleźć krople do oczu i sobie zakropić, chociaż bardzo tego nie lubię, ale naprawdę mega mi swędzą te oczy dzisiaj, więc nie wiem, czy się przewiały, czy o co chodzi, ale takich czerwonych dawno nie miałam. Zobaczcie, jaki super mam prezent dla babci mojej na święta. Jest to taki obraz z kryształków, nie wiem, czy to dobrze widać. Nasza ciocia tutaj tworzy takie właśnie dzieła. Ona robi to tak naprawdę dlatego, że lubi to robić, ale ten obraz już mi się dawno, dawno podobał i dostałam go przedwczoraj od cioci i właśnie powiedziała, że mogę dać babci, bo doskonale wiedziała, że chce go dać babci. Bardzo mi się podobał i w końcu mam dla babci też super prezent. Będzie pięknie wyglądało u babci. Moja babcia bardzo lubi właśnie motyw papieża. Ma zawsze pełno obrazów, jakieś kalendarze, wszystko z papieżem, więc naprawdę bardzo pięknie i na pewno się ucieszy. Super.
Jeszcze szybciutko chcę Wam się pochwalić, co zakupiłam właśnie na tym kiermaszu świątecznym w szkole. Kupiłam takie jelonki, dwa śliczne, bardzo ładnie wyglądają, mają takie drobinki złota jakby i są oprószone śniegiem sztucznym, naprawdę są piękne, co prawda troszeczkę się sypią i na razie muszę je wysoko tutaj gdzieś odkładać, bo boję się, że koty mi je po prostu zniszczą. Te jelonki robi Oliwci pani i moja teściowa, naprawdę bardzo ładnie im to wyszło i zakupiłam sobie właśnie takie jelonki plus jeszcze ptaszka, zaraz Wam pokażę też jak on wygląda. Naprawdę jak na taką ręcznie robioną rzecz, jest super ślicznie to wygląda i są mega, mega ciężkie. Jak ktoś tutaj jest z okolic Gdańska i miałby ochotę na takie jelonki albo właśnie ptaszka, którego Wam zaraz pokażę, możecie dać znać. Może akurat uda się coś takiego jeszcze zamówić u pani Karoliny albo u mojej teściowej, bo robiły to same w domu, później zdobiły w szkole i cały dochód tak jakby z sprzedaży tych jelonków i ptaszków oraz różnych innych jeszcze rzeczy jest dla dzieci naszych szkolnych na jakieś wycieczki i tak dalej, żeby coś im fajnego zorganizować. Super pomysł i naprawdę wyglądają one pięknie. Tutaj jeszcze tak się prezentuje ptaszek, którego właśnie odlewała moja teściowa i wygląda on super, ale widzę, że kamera przekłamuje trochę jak wygląda on na żywo. W sumie te jelonki też troszeczkę wyglądały tak jakby gorzej. One naprawdę są śliczne, świecące, błyszczą się całe. Może kamera tutaj przy tym świetle softboxa troszeczkę je tak jakby wygładza delikatnie i nie widać tego mieniącego się efektu, ale jest naprawdę pięknie. Można też było sobie wybrać inne skrzydełka, inny dziobek, można było nie pokrywać śniegiem skrzydełek, też wyglądało to pięknie. Ja zdecydowałam się na taki efekt i wygląda ten ptaszek jakby świeżo wytaplał się w pruszącym śniegu. Naprawdę jest piękny. Bardzo mi się podobają te ptaszki i jelonki i chyba zamówię też dla mojej mamy na święta coś takiego u nich.